Wielka niespodzianka? No tak! Nie pomyślałeś chyba, że znaczki i piosenka to wszystko. Żartujesz sobie? A oto i ona! Ojej! Dostanę kartę kredytową? Nie, nie, no co ty? Pozwolę ci używać swojej karty, to może nie skończę goły w beczce. Bogacz ze mnie, dziany ze mnie, gość właśnie tak, mam szmal! Ale nie przekrocz 50. Jasne, dzięki! Dolarów. Dobra, ile za to będzie, Jeff? Zew, kolego, przez Z. Zdrobnienie od Zefri, nie? Za 41,99. O, nie, 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 nie. Jeszcze nie skończyłem, Zefri. Nakładaj kulki. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś tak pięknego. Nate Wright szykował się na tę właśnie chwilę przez całe życie. Od urodzenia uczony przetrwania mrozu. Gdy dorósł, niestraszne były mu żadne chłody. Każdego dnia trenował swoją wytrzymałość na zimno. Trening się opłacił. Głowa nie boli. Jak wy się czujecie? Chad, to co kupić teraz? No jak to? Wydaliśmy wszystko na najdroższy na świecie puchar lodowy. No, ale wiesz, nikt nie powiedział, że możemy wydać 50 dolców. Tata powiedział, tylko nie przekrocz 50. Tak, to dość niejasne. Nie, to niemożliwe, żeby o to mu chodziło. No, nie wyraził się precyzyjnie, więc przyjmę, że chodziło mu o 5 dych na transakcję. No wiecie, żeby jednak nie przegiąć. Co jesteś taki dziwny? Nie, to nie jest chyba nic dziwnego, że brat jest miły dla swojej genialnej siostry, która... Dobra, nie mogę, nie. Na bycie miłym nie pozwala mi uczciwość. Mam kłopoty z kartą kredytową taty. Poradź mi coś. O, cieszę się, że cię widzę w tym stanie. Jak ci pomogę, to ty się zgodzisz być moim wiernym sługą przez 6 miesięcy. 6 miesięcy? Zgoda. To jaki masz plan? Mój plan, Nate, jest prosty. W nie ID Tarot jest 10 tysięcy dolarów nagrody. Musisz go tylko wygrać. Muszę wygrać wyścig psich zaprzęgów i tyle? Nie jestem zawodnikiem psich zaprzęgów. I skąd miałbym wziąć psy? O! Skarbie, to ja, tata! Widzisz moje oko? Zagląda przez tyłek i jest z ciebie bardzo dumne! Tato, fuj! Ale dziękuję. Udało się! Pokonałam lęk, a teraz mnie wyciągnij! Spokojnie, skarbie, znajdę coś i zaraz tu wrócę. No, przynajmniej nie będzie gorzej. Nate, twój tata chyba znęca się nad tym haskim. Tato, co ty wyprawiasz? Ratuję twoją siostrę! Jeszcze trochę! Chodź, Helen, dam ci aspirynę. No, prawie to wygrałeś. Tak, skończyłoby się inaczej, gdyby Spicy nie zakochał się w suczce z drewna. Być przy tobie, jak będziesz rozmawiał z tatą? Nie, to był mój błąd. Sam to załatwię. Tato? Tak, wspaniały synu. Wyczerpałem limit na karcie i chciałem wygrać ten dziwaczny wyścig, żeby to spłacić i... No, kto by pomyślał, że Spicy to taki beznadziejny romantyk? Tak, wiedziałem. Moment, moment. To dlaczego jesteś spokojny? Zaraz wybuchniesz? Dlatego, że ten oto znaczek jest bardzo rzadkim błędnodrukiem, przez co, jak się okazuje, jest wart ponad 15 tysięcy. Tak, można go sprzedać i spłacić twój kredyt. Znaczy, mój kredyt na karcie?